Walczący o zwycięstwo. No i znów wymiana. Ale tym razem zdecydowanie szczęśliwie zdecydowali się na wymianę. Proszę, jak się tutaj panowie wpadli w rytm. Nieprawdopodobna akcja. Ciosy wynegrowa. Sierpowe, ależ kombinacje zarówno z jednej, jak i drugiej. Który trafi? Przerwał to sędzia. Za głowę, że głowa. To już jest, widzimy jak bardzo porozbijany oj. Łazar i bardzo... Czekamy na początek tego pojedynku. Nie boi się tego. O, już został prawo. Ale że tak potężne jest. Bomby dochodzą do głowy. Rajden nam tu tańczy w ringu. Tracąc równowagę, ale że brutalnie wyczuł ten moment po pierwszym mocnym uderzeniu. Be the one pushing on you, so you gotta attack him. And Njukwani has been around, he knows this. Nice. Anthony nice. Is going violent there to the body. Body head. Yeah. Jenkins. Praworęczny Piotr Czajko. Już zaczęli. I mocne ciosy z jednej i drugiej strony. Szuka pół dystansu. Chce przełamać mocnymi uderzeniami Diabełek. Natomiast ta głowa odchylona. Narażony na kontry. No, trafił wreszcie trafił, ale za bardzo chce się bić Remigiusz. No i po raz kolejny Michał Żeromiński musiał tutaj interweniować. Mamy już pomoc. Prosi Michał Żeromiński. Jest również w narożniku jednego i drugiego, a szczególnie, bo tam widzę Pantera w narożniku Gruchały. No, zachwiał się teraz po tym ciosie Remik. Ale jest już porozbijany Remik, już trafił. To są te historie, brutalny ten pojedynek. Mało tutaj techniki, natomiast dużo chaosu. Pomogła teraz ta odwrotna pozycja. Co tutaj się dzieje? Liczony jest Remi. No nie nadaje się do walki zupełnie. Co za... It's a minute, 90 seconds in. Oh! That might have turned the tide right there. Look at this. Look at this kid. Oh! Yeah, that'll do it. Kluczek 42 lata. Maximus już się zaczęło. Już od ataku Mario. Ależ oberwał teraz sierpem. Lewym sierpowym od Maximusa. Ale dobry prawy podbródkowy. Kolejne ciosy sierpowe. Ależ kanonada teraz przy linach. Kolejny prawy podbródkowy. Widział ten cios, którym posłał Japana. Deski Maximusa. Po pałach jest teraz Maximus. Dał się zapnąć na linach narożników. Odpowiedzi teraz cios ze strony Maximusa. Ale stawia... Stop! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, au! Brać! Dlaczego ja nie słyszałem? No, that's big. Yeah, all going in the nice eyes. Knee to the body see. Again. Elbows. Oh, my God. Oh, my gosh. That is he got hit with a samurai sword on a downward arc. That is this. This is the most violent show on earth. And that is Joe the Power.
Oh, nice shot to the body. Oh, that put him down. Oh, my gosh. I told you that shot to the body in the first round. Did you see it? He did it again. Wow. I was just about to say, if he times that overhand right hand right, it's good night, and that's it, Clive, from the set, right thing there, he's all over the place. W konfrontacji z Bojką. Bojka natomiast bardzo dobrze korzysta ze swoich warunków fizycznych. A teraz świetny lewy, proszę! Wytrzymał ten lewy sierpowy i odpowiedział tym samym. Niesamowita historia. Ale ciężki knockout, głowa. Głowa, proszę Państwa, pod narożnikiem. That's right. Case makes contact with you. Those knee. Oh, elbow. It's over. Done. Whoa. Fast. Little elbow over the top. Następny Tyson, ale teraz szybki prawy sierpowy Brodacza. Widzimy, jak energetycznie nastawiony jest Tyson, natomiast musi uważać na te ciosy sierpowe Brodacza, który podobnie jak w rundzie ćwierćfinałowej robi to samo. Kolejny prawy, kolejny prawy, za chwilę będzie leżał, koniec, koniec walki, knockout. No, błyskawiczny, niesamowity jest, proszę Państwa. Sędziego Piotra Jarosza. Ewidentnie, albo sam to widział, albo też podpowiedział mu trener, by uważał na lewy sierpowy rywala. Dłużej podnieść, no ale teraz dostał lewym sierpowym, przytrzymał to. No dzieje się tutaj od razu, panowie nie szczędzą. Ale trafił! Piekielnie mocny lewy sierpowy dobija. Cios, cios i to będzie za chwilę. Tak, jest! Jest, konie! Wasyl Chałcz nakręcony kolejnymi knockdownami, rusza do przodu i ten lewy prosty, który już dwukrotnie posłał na deski przeciwnika, cały czas pracuje aktywnie. To się chyba nic więcej nie wydarzy. Teraz w mocnym klinczu Denis odczuwa chyba skutki poważnej kontuzji prawej ręki. Denis Bedwaj-Załęcki. Podpowiada trener Zaborowskich Wasylowi Chałczowi. Jest nakręcony na ostrą bitkę. No, 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 zobaczymy jak długo to trwa, pamiętajmy. Oj, trafia, proszę! Czyli mamy tutaj, zobaczmy co się dzieje, proszę Państwa. Zandukeli liczy. Ogromny maksimum, 193 cm wzrostu, 121 kg praktycznie samych mięśni. Zobaczmy. No i tutaj szybkie ręce ma Japa. Bardzo McLean! Heavyweight bare knuckle baby. Wow. Disrespect. Did you see that? Ooh. We didn't actually see the one that put him down, but he's out. He's now. Stiff right there. He's the already watching. Remik, ale on chciał się od początku bić. Że on powinien kontrować. No właśnie. I kiedy Dolga!
ręką, ależ teraz kontry. No na tak jest. Dał się trafić i dobra. W tym momencie. Dwa. Pada na deski. Cztery. Sprytnie, aż spada na matę sprytnie. No widać, jak mocno krwawi. Siedem. Otwarty jest właśnie. Osiem. Obrony przed prawym. Dziewięć. Dziesięć. Dawid Żółtaszek, czekając na jedną okazję, natomiast bardzo szybko dał się rozkręcić Japie. No teraz mocny cios na wątrobę, ale przyjął to wszystko Japa, kierowca tira, o ile dobrze pamiętam. Ale już to jest podrażnione. No, no czytam, no jakieś kontuzje nie ma na szczęście, ale to widać, że jest duże zmęczenie. Koniec! Jest! Kolejne ciosy dochodzą do głowy Tysona, pada na deski! Prawdziwy Tyson też został kiedyś znokautowany, proszę Państwa, w pojedynku z Douglasem. Bardzo I teraz jest czekanie. Czekanie na ten moment, w którym można zakończyć ten pojedynek. Są doły, jest także uderzenie na górę. Nie było. Są doły. Rozbijanie teraz, w okolice skroni. Potężny prawy, ależ tam widzę, zabolała ręka Maximusa. Ja mam wrażenie, że było jedno takie uderzenie podczas kilkudziesięciu, może kilku ostatnich, a wydaje mi się kilkudziesięciu sekund, w którym właśnie ta prawa ręka zawędrowała na czoło. Czeka na akcję swojego rywala, chociaż teraz lewy, prawy, potężny, ale w odpowiedzi także krótki lewy sierpowy w wykonaniu Balboe. Overhand to Kaczowskiego jest bardzo niebezpieczny, ale tutaj szybkość do Malika ma ogromne znaczenie. Tylko czy wystarczy... Oj, króciutki cios dochodzi do głowy Gleby. Potężne pięści posiada Balboa. Balboa posiada przy tej dynamice naprawdę mocne uderzenie. No i odczuł to to Łukaszewski. Będzie oczywiście chciał walczyć. Surface and combat sports. Big right hand though, followed by a left, straight punches. All you know is his blood coming from somewhere. You don't know how deep it is. Oh, good shot. Great shot. That's it. I don't think he's getting up from that. Referee's called it good there. Has he called it? Yeah, he's called it straight away. He's not even counting. I think that was a good shout. You know, I think he seen from the way he went down, it wasn't worth the count. Prawie z prostej ręki, podkrótkowy, Marka Gorbira. No to jest to, że bije serialnie. Twojego rywala. A później przejść do błyskawicznego kontrataku. Mówi przed tym pojedynkiem Japa, że na rękawice pewnie nie miałby żadnych szans z Maximusem, natomiast gołe pięści to jest zupełnie inna formuła walki. I tutaj pojedyncze ciosy mogą robić ogromne znaczenie, ale potężna bomba na korpus. Ależ konsekwentny jest w tych uderzeniach na korpus Maximus. Coraz pewniej się czuje Maximus, ale żeby się nie nadział na jakiś cios. Pat Nash, like we say, he needs a win, Tom. Oh, straight in, Spencer, straight in. Left and right. But back comes Nash. But one of them was definitely a knock of the eye. He's stumbling! The action's been non-stop here. Oh my gosh. He can't let up here, he just has to go for it. Look at him, he survived. Because your head movement's no good unless you use your knees. Yeah, bending down, sitting down, rolling underneath. Body shot. Here we go, Tom. That is a great the body shots we've been talking about all night, the lack of them sometimes. And there's the proof, Tom. The proof's in the pudding. You send one into the belly. We talk about you're it not all getting the time. Up. Yeah, you're not getting up, Tom. Zawodnik, który już miał okazję walczyć podczas pierwszego turnieju, rozpoczyna bardzo mocno, nabrał siły fizycznej i tak jest. Już tak jest. Zdaje karty, to on narzucił wysokie tempo. Do pojedynku, ale Tak. Wszedł ten Bekwist, no nie wszedł jakby bardzo czysto, ale to było mocne uderzenie. Zobaczymy, czy na tyle zamroczyło rywala, że uda się go skończyć przez duszenie. Nie, musi puścić teraz. Ależ ładnie pracuje teraz ciosami Kubielas. Wróciliśmy do stójki, no ale mieliśmy ładny zrodakcji. Kolejny Bekwist!
Mówi się do trzech razy sztuka, ale tym razem to druga próba. Ale to był zwrot akcji, wygrywa. Próbował zaś za plecy, ale nie udało jestem się. Jestem za tym, żeby Sołtys trzymał dużo wyżej ręce, bo faktycznie może skończyć się to naprawdę niebezpiecznie. Tak, bo to nie sztuka, tylko mocno uderzyć, ale trzeba jeszcze... O, ależ mieliśmy teraz ładne sokerki. Rozcięta mocno skóra. I kolejny knockout! Ależ to było skończenie. Jakub Łoska wjeżdża z dużego C tutaj do tego turnieju. Wjechał z buta, można powiedzieć. Tak, dosłownie z przenośni wjechał z buta, naprawdę. Ależ to był knockout. Potężne dwa soccer kiki wyłączyły tutaj Sołtysika. Bardzo mocno nabuzowane, ale właściwie za mało umiejętności technicznych. Średni prawy właśnie Mark Godbir. To widzieliśmy w jego poprzednich pojedynkach, walkach na gołe pięści. A jego No, teraz właśnie. I to jest teraz ta szybkość. To było kilka ciosów. I cała jest prawy sierpowy. Malik natomiast nie chce przeszywać powietrza, wie, że to może kosztować sporo zdrowia i też... Och, teraz znów zawadził tym lewym, ależ twardy jest, chociaż teraz jeszcze prawy. Jason, you got, like he said, you gotta turn him off. Na jakiś cios Japy. Japa coraz bardziej zmęczony. Odbierają oddech te uderzenia na korpus. Kolejne uderzenie na korpus. Coraz trudniej oddycha. Japa słania się już na nogach. Potwornie zmęczony. Tak jest. I to jest cios, początek go na deskę. To jest początek końca. Oh, God, now it's just a dirt fight. Yep. A schoolyard dirt fight. Getting gritty. Yep. You can see the cut under. Oh, that overhand landed. Yep. He's just putting too much on him. Yeah, here. He's pouring it on right now. I mean, even the jab are looking. Uppercut by rear uppercut. Duża, 12 kg i myślę, że może tutaj odegrać bardzo duże znaczenie, biorąc pod uwagę, jak eksplozywny, jak mocny jest w tych atakach Ziółek. Szukał skrócenia dystansu z ciosem lewą ręką, natomiast widać, że dysponuje mocnym uderzeniem Ziółek. Już lewy sierpowy, pierwsza akcja. I to podwójny był lewy sierpowy. Stara się dystansować lewą ręką, natomiast te ciosy mają zupełnie inną szybkość. Lewy sierpowy jest pozamiatane. Kolejny brutalny knockout. Ciężar na wstecznej nodze, Maximus na pojedynczy cios, na szukanie okazji, aby zastopować wchodzącego w półdystans karabina. Widać, że te pojedyncze uderzenia, te serii nie robią większego wrażenia na Maximusie. Ojej, ależ podródek! To jest to. Jak powiedziałem, marnie to widzę, ale wstaje twardy chłopak. Brandon's got to keep being first, you know? I was just about to say, one... Oh my gosh! And now he's going to unload. Oh my gosh! He's aggressive, Spencer, though, isn't he? Oh! Whoa! And that's it. The ref's called an end to that one, Tom, straight away. Ustawia się w takiej pozycji, że jest w stanie wyprowadzić właśnie... Zobacz! No, co się dzieje? On już się zakwiał po lewym sierpowym, po lewym prostym i to nie po raz pierwszy. Teraz poszedł prawy sierpowy, po którym padł, no ale jakieś ten chłop ma nieprawdopodobne... Serducho, szczękę z granitą i wolę walki! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, gotów. Rywala Boś kilka razy to zrobił. Przedni cios, natomiast już są te uderzenia. No właśnie, potrafi skontrolować, bo już za wolny jest zdecydowanie. Takie pada jak takie ścięte wielkie drzewo.
cut already. Dyer's fired up. Oh, big right hand. Drop Sayers. One, two, stay back. Three, four, five, six, seven. Druga runda bardzo dobra, wykonanie zresztą jednego i drugiego, ale począwszy od drugiej rundy precyzyjniejszy jest Kubiszyn. Nie potrafi znaleźć dystansu Basel w tym pojedynku, musi szukać walki w krótkim dystansie, tak jak robi to teraz. Są ciosy na korpus bite ze strony Totiego. Do skutku. Tak jest, to jest ostatnia runda. Znów prawym teraz, bliskim prawym sierpem, teraz będzie cała seria, ale odpowiada. Teraz zaczął tam lewym sierpowym Kubisz. Wejdzie do przeciwnika Mateusz Kubisz. Jakby miał więcej siły Kubisz. Ale może to tylko złudzenie. Raz, dwa, trzy. Ciosy rzucane przez Huntera. Wiemy, że Mario potrafi atakować, potrafi się bić. Jest, proszę! No jest ten lewy sierpowy! Jest ten lewy sierpowy, granica nokautu. Podaj shot! Show the ball! Show the ball! Show the ball! Stop! Raz, dwa! Lewy prostym Byków przeczytał ten cios nowy ceny Magromacki. Nie może dawać się za dyma, zamykać się na linach tak łatwo. Ale cała seria ciosem na kogo. Nie trafia, dwukrotnie lewym sierpowym. Trzymaj, nie ściągaj. Gromacki. In low, Cullen stays upright and tries to jab him down. You watch as he comes in. There it is, what a shot. What a shot that is. Oh my God, that's it over. Rozkręcać Wasylowi, który raz po raz szuka tej lewej ręki, nurkując, obniżając pozycję, potem wystrzeliwując potężną bombą z lewej ręki. Po raz kolejny ten lewy sierpowy dochodzi do głowy Ziłka. Raz jeszcze!